Dzień dobry Państwu. W imieniu prezydenta Białej Podlaskiej, pana Michała Litwiniuka, pragnę serdecznie podziękować za tak liczne przybycie i przedstawić naszych gości. Jest z nami pan marszałek Senatu, profesor Tomasz... I jest pan poseł Sławomir Nitras. Pani posłanka Marta Wcisło. Dołączał do nas pan poseł Krzysztof Grabczuk. Pan poseł Stanisław Żmijan. I Krzysztof Komorowski, regionalny pełnomocnik inicjatywy, pełnomocnik. Także witam wszystkich Państwa, którym nie jest obce troska o demokrację, o przejrzystość wyborów. Dajemy głos panu marszałkowi. Witam Państwa serdecznie. To już mój drugi raz w Białej Podlaskiej i przedni przyjazd bardzo ten pałac i inne wydarzenia. Dzisiaj wpadliśmy trochę jak po ogień, bo Sławek po całej Polsce, namawiając ludzi do ważnej, żeby święto demokracji, jakim są wybory, żeby nie zostało zatrute przez ludzi nieprzyzwoitych, którzy chcą odebrać nam wszystkim prawo wyboru. Bo to, że jesteśmy różni, to, że chcemy głosować na różne formacje, to jest rzecz naturalna. Nienaturalne było, jak choćby w wyborach prezydenckich Trzaskowski versus Duda, w niektórych lokalach 100% było na jednego kandydata. To socjologicznie jest niemożliwe, a w naszym narodzie, gdzie trzech ludzi, cztery zdania, to tym bardziej. Więc chodzi nam o to, żebyście Państwo wszyscy, bo bez Waszej pomocy to się nie da, zaangażowali się nie tylko biernie do wyborów i poszli zagłosować, ale żebyście zaangażowali się czynnie i pilnowali, żeby te wybory były uczciwe, żeby zwycięzca mógł powiedzieć, że wygrał w uczciwej walce. Wierzymy, że to będzie Platforma Obywatelska, bo to, co wyprawia PiS, no to woła o pomstę do nieba, ale to jest jakby inny temat. Natomiast mamy kilkadziesiąt tysięcy komisji wyborczych. Potrzebujemy armii członków komisji, mężów zaufania, obserwatorów społecznych. Po to tu przyjechaliśmy, żeby Państwa zachęcić, że również tu, chociaż niektórzy Wam wmawiają, że to ziemia pisowska, a to żadna ziemia pisowska, to jest taka sama Polska, która ani nie jest lepsza, ani gorsza, bo wszyscy mamy równe prawa i równe obowiązki wobec naszej ojczyzny. Więc zachęcam i namawiam, żebyście Państwo, tak jak się tu gremialnie stawiliście, żebyście pilnowali wyborów, aby one były uczciwe, aby zwycięzca mógł z podniesionym czołem powiedzieć, że wygrał w uczciwej walce. Myślę, że znając energię pana posła Nitrasa, Sławka, taką armię zbudujemy i te wybory, najważniejsze po 1989 roku, które zdecydują o losach Polski na więcej niż jedną kadencję, te wybory będą czyste, uczciwe, a dla nas zwycięskie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tam mam kamerę i powinienem patrzeć tam, ale tak naprawdę najbardziej mam ochotę patrzeć tu, na Państwa. I chciałem Państwu bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Naprawdę, ja od poniedziałku, od poniedziałek do jutra, do godziny 22, czas na... I zaczęliśmy w Kielcach, skończymy w Białymstoku, będziemy jeszcze w Łomży. I chciałbym Państwu, właściwie Wam przywieźć wiadomość od Was. Spędziłem dwa dni na Podkarpaciu i chciałbym Wam powiedzieć, że kiedy Tusk mówi o tym, że Olbrzym się obudził, to naprawdę wie, o czym mówi. Idzie jakaś fala. Ja w Ustrzykach, w Skarżysku Kamiennej, w Starachowicach, w Sanoku, w Jaśle słyszę od ludzi, że mają dość.
mają dość tej władzy, bo mają poczucie, że wracają czasy jak z końca komuny, że ludzie dzielą się na nomenklaturę, która się uwłaszcza, i na zwykłych ludzi, o których nikt nie dba. Nikt dzisiaj, nawet podkarpaccy wyborcy PiSu, bo są tacy, nie mają wątpliwości, że buduje się jakaś oligarchia, że od tego, czy ktoś zna kogoś, czy żona jest czyjąś szwagierką, czy ktoś ma jakiegoś zięcia, zależy kariera, zależy dojście do pieniędzy, czy stowarzyszenia dostają pieniądze. Oni nie mają tej wątpliwości. I ja widzę absolutnie zmianę na ścianie wschodniej w podejściu ludzi do tego, co się dzieje. I to jest ogromnie dobra wiadomość dla Polski. Powiedziałem to dzisiaj kilka minut temu, kilkanaście minut temu w Międzyrzecu, ale powtórzę, bo uważam, że to jest... Tak wymyśliłem sobie w tym Międzyrzecu i mi się to spodobało. Jest takie stare polskie powiedzenie. Musi to na Rusi, a w Polsce jak kto chce. I to jest bardzo mądre, które ma... To dzisiaj ma zupełnie nowego wymiaru nabiera. Pamiętacie państwo, jak wyglądały wybory w PRL-u? Czy to, jak ludzie głosowali, miało jakiekolwiek znaczenie? Nie. Znaczenie miało, jak komitet ustalił listę i później kto liczył głosy. My jesteśmy przed bardzo ważnymi wyborami. Uczymy się demokracji. Ja nie mam najmniejszej wątpliwości, że parę lat temu mieszkaniec tego miasta, idąc, wybierając prezydenta, czy wybierając swojego posła, czy senatora, miał świadomość, że od jego głosu coś zależy. Że jego głos, choćby oddał go z przekonaniem lub z mniejszym przekonaniem, to że jego głos decyduje o tym, komu na cztery lata powierza władzę w kraju. I dzisiaj czytamy gazety, w których 45% Polaków mówi, że nie bardzo wierzy w uczciwość wyborów. To znaczy, że wracamy do PRL-u. Wracamy do sytuacji, w której kartka wrzucana do urny nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. My możemy mieć jedno, a z urny wychodzi coś innego. I to jest dokładnie tak, jak jest w Moskwie. Przecież w Moskwie, nieważne kto jak głosuje, tam mają wybory. I tak wiadomo, że na końcu wyjdzie Putin. A w Polsce, jak kto chce, możemy się różnić. Może jeden głosować na PiS, drugi głosować na Koalicję Obywatelską. Ale w Polsce ludzie muszą mieć poczucie, że jak wrzucą kartkę do urny, to ona ma znaczenie. Że nikt nie majstruje, nikt nie kombinuje, nikt nie fałszuje. Że ludzie zdecydowali, że naród zdecydował i na końcu taki jest rezultat. I zadajcie sobie państwo sami pytanie, czy jesteście pewni, biorąc pod uwagę to, jaka jest sytuacja w kraju, że tak będzie. Rok temu pan Kaczyński wyszedł i powiedział: nie może być wyborów samorządowych, przecież wy powinniście wybierać teraz swojego prezydenta. Powiedział: nie, nie może być wyborów samorządowych, no bo one zakłócą wybory parlamentarne, za blisko. Chodziło o to, mówiąc wprost, że PiS zawsze dostaje łupnia w wyborach samorządowych i bał się, że te wybory samorządowe im zaszkodzą. Ale te wybory były według kalendarza. Tutaj sami zresztą ten kalendarz zbudowali, wydłużając kadencję samorządów. A dzisiaj się okazuje, że robimy referendum w sprawie uchodźców. Czy chodzi Kaczyńskiemu o to, żeby ludzie wyrazili swoją opinię w sprawie uchodźców? Nie, jemu chodzi tylko i wyłącznie o to, że uważa, że w ten sposób poprawi swój wynik wyborczy. A na wybory nikt nie powinien wpływać, nikt. To powinny być normalne, uczciwe wybory, gdzie ludzie idą w sposób tajny, nieskrępowany, bez żadnego nacisku, wyrażają swoją opinię. I apeluję do państwa, bez względu na to, na kogo głosujecie, nie dajcie odebrać sobie wolnych wyborów, bo jak dacie odebrać sobie wolne wybory, to nic wam już nie zostanie. Nic. Będziecie mogli tylko słuchać. Nikt was nie będzie już słuchał. Tylko wy będziecie mogli słuchać. Nawet jeżeli macie poglądy zbliżone do PiSu, nie dajcie odebrać sobie wolnych wyborów. A macie, musicie mieć wątpliwości, czy wolne wybory są zagrożone, czy nie. Dlatego robimy coś, czego nikt w Polsce jeszcze nie robił. Budujemy wielki obywatelski komitet pilnowania wyborów. Do tego komitetu zapisało się już ponad 27 tysięcy ludzi. 27 tysięcy ludzi, ja wielu z nich spotykam, to są ludzie, którzy pewnego dnia, albo po rozmowie ze mną, albo na podstawie tego, co posłuchali w telewizji, w radio, weszli do internetu, wpisali stronę pilnujewyborów.pl. Pewnie wielu zadrżała ręka, bo się zastanawiali, czy dobrze robię, że się w to angażuję, czy źle. Ale wypełnili to zgłoszenie, zabrało im to około 2 minut i kliknęli Enter.
i zgłosili się do kontroli wyborów. I w niedzielę wyborczą przyjdą i będą pilnowali wyborów. Nie po to, żeby wygrała Koalicja Obywatelska, choć będą robić to w naszym imieniu, ale po to, żeby wybory były uczciwe, żeby żaden Brudziński, brudząc sobie palucha, nie mówił, proszę, tak można kreskę, albo tak można sprawić, że głos oddany na koalicję jest albo na kogoś innego niż PiS jest nieważny. Po to, żeby nikt tego nie zrobił. My nie chcemy robić tego po to, żeby łapać tych, którzy fałszują. My chcemy robić to po to, żeby ci, którym przyszłoby to do głowy, żeby kombinować, majstrować, się bali. Żeby widzieli, że ktoś patrzy im na ręce. Żeby wiedzieli, że są tam o ludzie, obywatele, mądrzy, odpowiedzialni, gotowi do poświęceń, którzy pilnują, żeby wybory w Polsce były uczciwe. Nie dajcie sobie wmówić, że wybory można odebrać. Nie dajcie sobie w to wmówić. To jest wielka wartość. Nie byłoby bez wolnych wyborów. Nie byłoby zamożności tego kraju. Nie byłoby wolności podróżowania. Nie byłoby wolności wyrażania swoich poglądów. Zobaczcie, co stało się. Ja wiem, że są ludzie w Polsce. Ja też mam poważne wątpliwości, patrzę, aborcja to nie jest delikatna sprawa, to jest poważna sprawa. Ale nie wierzę, że są ludzie w Polsce, którym podoba się klęcząca czy kucająca bez majtek dziewczyna pilnowana w szpitalu przez 5 policjantów. Nie wierzę, że nie widzicie, że coś w Polsce się zmienia na gorsze. Że się trzeba bać o to, jakie się ma poglądy, o to, w co się wierzy, albo w co się nie wierzy. Że wywiera się presję. Nie wierzę, że tego nie widzicie. Nie dajcie sobie odebrać wolności. A wolność to jest urna wyborcza i karta. To jest jedyna gwarancja wolności. Ja pamiętam, jak byłem tutaj w kampanii z Rafałem Trzaskowskim, w kampanii prezydenckiej. I nawet zwolennicy PiS-u mówili, ale macie energię. Ale jakaś energia się wyzwala. Wychodzili ludzie z ulic bocznych w wielu miastach Polski, mówili, Jezu, jakaś energia się, coś nieprawdopodobnego, jaka kampania. Ile ludzi. Jaka wiara. I zobaczcie, ile oni zrobili, żeby tą nadzieję i tą wiarę w ludziach zdusić. Żeby nie dać wygrać. Wykorzystywali pieniądze publiczne. Pieniądze budżetu, spółek Skarbu Państwa. Robią to dzisiaj jeszcze bezczelniej. Przecież PGE, czy Enea, czy firmy energetyczne, to one nie są po to, żeby robić spoty w telewizji z Morawieckim, Sasinem, czy innym działaczem PiS-u. Chciałem użyć gorszego słowa, przyznaję. Nie są po to. Są po to, żeby nam dać prąd, żeby nam dać tanie paliwo, żeby dać nam usługi. A oni są po to, żeby robić kampanię wyborczą PiS-owi za nasze pieniądze. To jest odebranie naszej wolności. I zobaczcie, ile oni zrobili wtedy, żeby Trzaskowski nie mógł wygrać z Dudą. I pomyślcie, do czego są zdolni, żeby Tusk nie mógł wygrać z Kaczyńskim. Do czego są zdolni? I kto ich może zatrzymać? Zatrzymać ich mogą tylko i wyłącznie ludzie. Ludzie, którzy wyjdą z tymi serduszkami i powiedzą, mamy biało-czerwone serca i się was nie boimy. Nie boimy się, bo występujemy w imieniu wartości. I bronimy wolności nie tylko naszej, ale nawet tych, którzy mają inne poglądy. Nie dajmy się zastraszyć i walczmy o to, żeby wybory w Polsce były wolne. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy się zaangażowali. Proszę was, my potrzebujemy ponad 200 osób w waszym powiecie. Mamy w tej chwili, dochodzimy do setki, potrzebujemy drugiej połowy. Zgłoście się, nie bójcie się, poświęćcie swój czas. My, pan marszałek Grodzki rzucił wszystkie, wczoraj mu zaproponowałem, przedwczoraj, przyjedź, pomóż mi. Rzucił wszystkie obowiązki, przyjechał do państwa. Ja mam do domu daleko i drogę daleką, ale jestem tu po to, żeby was do tego przekonać, bo politycy są od tego, żeby kandydować, a obywatele są od tego, żeby pilnować uczciwości procedur. Na końcu powiem wam jeszcze taką dygresję. Ja przez wiele lat byłem obserwatorem OBWE, jeździłem po świecie, obserwowałem wybory. I pamiętam taki kraj, pan marszałek zresztą wtedy był tam ze mną, bo też był obserwatorem, gdzie lokal wyborczy, po zamknięciu lokalu, lokal dzieli się na dwa. Taką taśmą się przestawia się taką taśmę i w jednej części lokalu komisja liczy głosy, a druga część jest otwarta i każdy obywatel może przyjść zobaczyć, jak się liczy głos. W Polsce takiego prawa nie ma i źle, uważam, że to powinno się zmienić. Ale uwierzcie mi, że tam
cały wieczór, kiedy te głosy liczono, przychodzili ludzie, niektórzy z psami na spacer wieczorny i patrzyli, jak się liczy głosy. Niektórzy pewnie z ciekawości, ale było widać u nich takie zaangażowanie, takie przejęcie, że się coś ważnego dzieje, że liczą głosy, które na moim osiedlu ludzie oddali. I wywieszenie tych wyborów, powiem wam szczerze, jestem człowiekiem, który wiele razy startował w wyborach i zawsze z delikatnymi emocjami, czasami drżącymi nogami podchodzę do karty wywieszonej na drzwiach lokalu wyborczego. I zawsze to jest dla kogoś, kto kandyduje, szczególne przeżycie, jak wyrok trochę, ocena ludzi. Zazwyczaj pierwszy lokal, który widzę, to jest lokal na moim osiedlu. I mam tam dobre wyniki, cieszę się, tam ludzie mnie znają. Ale za każdym razem z pokorą podchodzę do tej kartki i patrzę, co ludzie powiedzieli. Szczególnie ci na moim osiedlu. Nie dajmy sobie tego odebrać, bo naprawdę oni mogą te wybory sfałszować. I tylko i wyłącznie państwo możecie, i nie mówię tego w imieniu swoim, mówię to w imieniu obywateli, możecie przypilnować, żeby te wybory były uczciwe. Żeby Polacy wierzyli, że wybory są uczciwe, bo niestety dzisiaj jest wiele powodów, żeby w to wątpić. Kocham was wszystkich za to, że tu jesteście. Dziękuję za zaangażowanie. I na koniec mam prośbę. Muszę wspomnieć pana doktora Hajdara. Wszyscy go potwornie żałujemy. Widziałem dzisiaj, jadąc do państwa, plakat jego biura wyborczego w Międzyrzecu jeszcze wisi. I niech wisi jak najdłużej, ale 4 lata temu, Wojtek, przypomnij mi, żebym się nie pomylił, 13 tysięcy ludzi zagłosowało tutaj na PiS, a 9 tysięcy zagłosowało na Koalicję Obywatelską. Uwierzcie mi, że wiatr wieje. I obiecajcie mi państwo, proszę, to naprawdę od was zależy, odwróćcie te proporcje. Ja wierzę w to, że w październiku to będzie dokładnie odwrotnie. Dokładnie odwrotnie. Uwierzcie, że to jest możliwe. Jeżeli wygracie tutaj, w tym mieście, wieczorem zobaczycie na tych kartkach na drzwiach wyniki wyborów i zobaczycie, że wygrywamy choćby jednym głosem w każdej komisji, to możecie być pewni, że jak tu wygraliśmy, to znaczy, że wygraliśmy w całej Polsce. Od was wiele zależy. I trzeba wierzyć w siebie. Dziękuję, naprawdę was wszystkich uwielbiam za to, że jesteście. Dzień dobry. Jestem lokalnym koordynatorem z Komisji Ogólnopolskiej Komisji Wyborczej. Przepraszam. Obywatelskiej Kontroli Wyborów. Trochę się stanowałem, stąd błąd. Odniosę się do tego, jak te wybory są ważne. Wiele razy mówiono, że te wybory są najważniejsze od 1989 roku. To jest szczera prawda. Jeśli teraz nie odsuniemy PiS-u od władzy, to następne pokolenia, nasze dzieci, nasze wnuki będą nas przeklinać, że nie dopilnowaliśmy tego. Dlatego działajmy, zgłaszajmy się do Obywatelskiej Kontroli Wyborów jako, powiedzmy, członkowie komisji, jako mężowie zaufania, jako obserwatorzy społeczni. To jest ważne. Jeśli chodzi o powiat bialski w ostatnich wyborach były 144 obwodowe komisje wyborcze. Żeby przynajmniej 2 osoby były w każdej obwodowej komisji wyborczej, potrzeba już 288 osób. Ktoś tam zachoruje, ktoś nie będzie mógł być, więc jeszcze 300. Ale ostatnio wypowiadała się w telewizji szefowa Krajowego Biura Wyborczego i powiedziała, że będą zwiększone ilości obwodowych komisji wyborczych. Wymieniła też Siedlce i Biała Podlaska została wymieniona jako ta okolica, ten powiat, gdzie będzie więcej tych dodatkowych obwodowych komisji wyborczych. Nie wiem, dlaczego Biała Podlaska została wymieniona. Tu w zasadzie nikt nie głosuje na PiS, to więc chyba jakaś pomyłka. No i także zapraszam do uczestniczenia. Zapraszam do głosowania. Co do jeszcze tego referendum. Ja nie będę brać udziału w żadnym referendum. Jestem poważnym człowiekiem i ten cyrk pisowski nie jest dla mnie.
to jeszcze ostatnie słowo, no chyba, że będzie właśnie pytanie, czy chcesz, żeby PiS przestał kraść, ale wtedy też odpowiedź dadzą wyborcy w formie wyborów. Dziękuję. Szanowni Państwo, kochani, ja się zwracam szczególnie do kobiet. O tych wyborach zdecydują kobiety. Kocham mężczyzn, mojego męża szczególnie, ale o tych wyborach zdecydują kobiety. Nie pozwólmy sobie tego odebrać. Proszę Was o to. Pozdrawiam serdecznie.